Witajcie na kanale Studiopatów. Dziś znajdujemy się w Podgrodziu. Miejscowość Podgrodzie znajduje się tuż obok Ćmielowa. Jeśli chodzi o Ćmielów, to jest to jedyna w Polsce miejscowość, która zaczyna się na literę Ci. To taka nowinka i ciekawostka. A znajdujemy się w Podgrodziu dlatego, że znajdują się tutaj ruiny zamku rycerskiego z XIV wieku. Jeśli chodzi o inne ciekawostki związane z miejscowością Podgrodzie, znajdują się tu wychodnie skalne, bardzo ciekawe. Jedna z nich nazywa się Skałą Nihilistów, ale nie jestem pewien, czy to akurat ta, którą pokazuję, to już jest temat na inny raz. Ja wracam do tematu, z którym tu przybyłem. Zamek rycerski, ruiny zamku rycerskiego w Podgrodziu. Z rozmowy z pewnym panem, którego tu pozdrawiam, dowiedziałem się, że planowana jest budowa ścieżki, schodów, które prowadzą do tych ruin. Może jakaś ścieżka edukacyjna. Powiem szczerze, że przydałoby się, gdyż na razie prowadzi tutaj ścieżka dosyć, nie jest tragedia, ale nie dla wszystkich jest dostępna ta atrakcja. Tak więc ja, opowiadając dalej o tym miejscu, wdrapię się na górę i będę kontynuował. Opowiadając o takich miejscach, zawsze zaczynam, a przynajmniej staram się zacząć od legendy. Jeżeli takową miejsce ma, takową legendę. Tu jest ich kilka wersji może. Wszystkie oscylują wokół jednego tematu, wokół tematu zbójców i to jest główny, że tak powiem, temat tych legend. Pierwszą, jaką omówię, będzie o tym, że warownię zamieszkiwało 12 zbójców, a herszt tej bandy porwał córkę jednego z lokalnych możnowładców i uwięził ją w zamkowej wieży. Ojciec dziewczyny, chcąc ją uwolnić, najechał zbrojnie zamek, przez jakiś czas oblegał go i po walce zdobył. Niestety okazało się, że jego córka już nie żyła. Wówczas w akcie zemsty zabił wszystkich pojmanych zbójców, a warownię obrócił w ruinę. Inna wersja tej legendy mówi o 12 zbójcach ukrywających się w zamku. Mieli również stajnie, w których hodowali 300 koni. Natomiast zamkowe podziemia pełne były skrzyń ze skarbami. Byli tam też więźniowie, których herszt bandy torturował i zabijał. Zakochał się on w córce księcia, mieszkającego w pobliżu Podgrodzia. Dziewczyna miała poślubić bogatego hrabiego. Było to małżeństwo aranżowane, a więc wybrany dziewczyny tak naprawdę był wybrany przez jej ojca. W dniu ślubu zbój wtargnął do kościoła i zaczął zabijać weselnych gości. Z kolei księżniczka uciekła na kościelną wieżę, z której skoczyła. Wolała śmierć, niż dostać się w łapy okrutnego zbójnika. Ojciec dziewczyny ruszył z wojskiem na zamek w Podgrodziu. Nie mógł go zdobyć siłą, więc otoczył zamek i zagłodził rozbójników. Kolejną wersją legendy lub jej częścią jest legenda mówiąca o zbóju grasującym w okolicy, a mieszkającym właśnie na zamku. Zrabowane dobra gromadził w obszernej pieczarze wykutej w skale pod zamkiem. Po jego śmierci obiekt popadł w ruinę. Nikt nie chciał tam przebywać,
Nikt też nie ośmielił tknąć się skarbów ukrytych w pieczarze, gdyż wziął je pod swoją opiekę zły duch. Odstraszał on wszystkich, którzy próbowali zbliżyć się do nich. Z czasem zamek popadł w ruinę, a skarby zostały zasypane tak, że nikt już ich nie potrafił znaleźć. Powiadają, że pomiędzy warownią a znajdującą się w pewnej odległości górą był zawieszony nad przyrodzoną mocą kamienny most, który później rozsypał się w gruzy. Mostem tym mieszkający na zamku zbój wprowadzał wozy ze zrabowanymi skarbami. Według innej opowieści, wiedzeni ciekawością i chęcią wzbogacenia się, dwaj śmiali parobkowie, dowiedziawszy się o ukrytym w ruinach zamku skarbie i miejscu, w którym może się znajdować, w miejscu, w którym można się do niego dostać, postanowili codziennie około północy potajemnie chodzić odkopywać ziemię przykrywającą drzwi prowadzące do lochu. Chodzili tak przez kilka nocy, aż trafili na żelazne drzwi. Były one jednak tak mocno zamknięte i zardzewiałe, że nie sposób było je otworzyć. Zmęczeni postanowili zamaskować drzwi chrustem i zabrali narzędzia i postanowili wrócić następnej nocy. Jak tylko oddalili się o kilka kroków od stóp góry, ta zatrzęsła się z dziwnym dźwiękiem, a w pobliżu można było wyczuć zapach siarki. Parobkowie zaś uciekli do domów. Nazajutrz wrócili ciekawi, co się stało. Zdziwili się, gdy miejsca, gdzie były drzwi, nie mogli w ogóle znaleźć. Zniechęceni i przestraszeni tą sytuacją, zaniechali dalszych poszukiwań. Skarb natomiast nadal czeka w ukryciu na śmiałka, który go zdoła odnaleźć.